Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runeterii na moim kanale. Moi drodzy, moi mili, dzisiaj chcę wam zaprezentować ostatniego z najnowszych bohaterów, prawdopodobnie najgorszego. Nie wiem, czy jest nawet, czy nawet Aurelion, czy Shiv nie jest lepszym czempionem. Słuchajcie, Ryze ma niesamowite problemy, bardzo kiepskie win ratio, kiepsko sobie radzi w tych grach rankingowych. Słuchajcie, no chcę go pokazać, dlatego że no wypada, po prostu wypada, ale nie uważam, żeby to był bohater, którego warto wybierać, zwłaszcza na gry rankingowe. Jeżeli natomiast chcecie zagrać pod combo, jak najbardziej zachęcam, może wam się uda. Ja natomiast, słuchajcie, wybrałem taką formację związaną z Masterem, znalazłem taki deck na Runeterze, AR. I słuchajcie, okazuje się, że ten gracz, który stworzył ten deck, miał bardzo dobre statystyki nim. Także 86% chyba, a mniej więcej na 20 około gier. Rewelacyjna sprawa. Postanowiłem sprawdzić na własnej skórze, czy uda mi się coś tutaj osiągnąć z tym deckiem. Do tej pory zagrałem nim jedną grę i wyszło mi tak, że tym Ryzem faktycznie zrobiłem, właściwie zrealizowałem, spełniłem ten warunek do natychmiastowego zwycięstwa. Jest potencjał, zobaczymy, czy się tylko uda też nagrać jakieś gry. Słuchajcie, fajne. Ale oczywiście przed tym prezentacja talii. Oczywiście musi tutaj być na początku wyjaśniony Ryze. Ryze, moi drodzy, ma pochodzenie dlatego, że jest z Runeterii. Sprawdźmy sobie, czym jest to pochodzenie. Makrun. Podczas budowania talii możesz umieścić w niej dowolne zaklęcia niewymagające obrania celu. Zaklęcia to, wiecie, to wszystko, czego co bardzo chciałby Pantheon. Ryze tego mieć nie może. Błyskawiczne skupienie. Na początku gry stwórz w swojej talii dwie karty, zgłębienie przeszłości. Za każdą kartę Ryze, która znajdowała się w twojej talii na początku gry. Ryze jest tutaj kluczowy, gramy oczywiście pod Ryze'a, ale czym jest to zgłębienie? Już wam pokazuję. To jest, słuchajcie, wybór jednej z pięciu run. Moi drodzy, jest runa przemocy, dobieramy kartę, jest runa, słuchajcie, zdrady, zadajemy najsłabszemu przeciwnikowi 2 punkty obrażeń, szacunku, odzyskujemy 2 punkty many zaklęć, miłości, leczymy, zauważcie, Ryze'a, tego, który jest na stole, plus Nexus, no i ostatnia, słuchajcie, runa to stworzenie runicznego więzienia, czyli tego stuna. Natomiast jeżeli to runiczne więzienie macie w ręce, ono zmniejszamy mu po prostu koszt. I teraz wracamy znowu do Ryze'a. Ryze, moi drodzy, na początku rundy stwórz w swojej talii dwie karty zgłębienie. Zauważcie, że tu bardzo fajnie mieć tego Ryze'a jak najszybciej, tak, żeby on się stakował, żeby tu fajnie klikał. Polecam. On musi też widzieć niepowtarzalne runy świata, więc warto go szukać już na sam start. Moi drodzy, natomiast Ryze, tak jak mówiłem, ma warunek przy ataku, gdy mamy już wszystkie runy na stole, on, słuchajcie, z automatu jest w stanie zniszczyć wrogi Nexus. I dalej dokładnie to samo. Jeszcze jedna ciekawostka, on ma tutaj tarczę magii. Natomiast zamiennik, to słuchajcie, dobieramy 3 karty i odrzucamy wszystkich dobranych stronników. Bardzo fajna sprawa, jeżeli chcemy poszukać zgłębienia, następnie zagrać z tego zgłębienia runę, której jeszcze nie było. Moi drodzy, czy jest tutaj jeszcze jakaś nowa karcioszka? Wydaje mi się, że ta karcioszka już była, ale na wszelki wypadek ją pokażę. Przepływ kosztuje 2 mniej, czyli 2 zrzucone zaklęcia w poprzedniej rundzie. Wycofujemy jednostkę lub lokację, natomiast jeżeli jest do niej przywiązana jakaś karta, najpierw ją zniszcz. Wyposażenie. Może tutaj też być karta związana z Yumi, bo to też jest przywiązanie. Natomiast dalej, słuchajcie, no to taki już typowy master. Dlaczego to jest master? Dlatego wydaje mi się, że świetnie działa tutaj. Zmniejsz koszt zaklęcia w ręce o 1 oraz przypływ. Daj wszystkim masterom, gdziekolwiek są 2+. Po drugie, on jest w stanie, moi drodzy, na później już po awansie, atakować natychmiast najsłabszego wroga. I dlatego jest tutaj fajny, bo w trzeciej rundzie on ma szybki atak. Fajnie tutaj można się pozbywać przeciwników. No i przeciwnicy też mogą się skupić właśnie na masterze. I przez to być może jest mała szansa, że nie skupią się na razie, bo mogą zmarnować zaklęcia. Moi drodzy, dalej to oczywiście podmianka. Podmianka dlatego jest tutaj, bo to jest Band City, bo przypominam pochodzenie, tak? Ryze. Mamy tutaj jeszcze z takich innych zaklęć, to jak dobrze pamiętam... Oczywiście czasowa sztuczka tutaj jest bardzo fajna, bliźniacze dyscypliny, no ale to wiadomo, to jest Ionia. Moi drodzy, patrzę, czy jeszcze tutaj jest jakiś inny region. Ionia. I tutaj jeszcze mamy surówkę, bardzo dobra. Karta, jeżeli mamy już zrobionych dużo tych zaklęć pod robienie run, bardzo fajna. I ona, słuchajcie, tutaj jeszcze zmniejsza ich koszt, także mielibyście w najlepszym wypadku dwie runy. Zaklęcie samo w sobie byłoby za darmo, ale runy kosztują 2 punkty, tak? Musicie tutaj być czujni. Ale słuchajcie, jest jedna runa, która daje wam punkciki many.
Moi drodzy, głęboka medytacja, bo możecie zauważyć dobrać to zaklęcie, które cały czas Rice może tworzyć. Oczywiście kontrolna tutaj z powrotem do domu. Pyszny wróż kolu, żeby dotrzeć do tego late game'u, widzowie. Bardzo ważna karta, bo to kradzież życia. I dodatkowo, słuchajcie, bardzo fajne punkty ataku. Bardzo fajne. Szpony, dlatego że jak zagramy dwa zaklęcia, czyli przypływ, od razu wylatuje. Tylko zauważcie, że to nie działa we następnej rundzie, tylko natychmiastowo, więc fajny bloker. Fala dźwięku, fajnie tutaj, fajne stakowanie, fajne skalowanie tutaj z niektórymi czempionami kartami, więc bardzo spoko, zwłaszcza że to jest przypływ, podwójne zagranie, tak, bardzo fajna sprawa. No i widzowie, negacja oczywiście musi tu być grana do kontroli. Chyba pokazałem już wszystko. Zauważyłem, że niektórzy tutaj grają jeszcze pod Ryza pod dobieranie. Jest takie zaklęcie z, słuchajcie, z Freljordu. Okej, mogłem już, nie musiałem nawet klikać. Chcę wam tylko pokazać to zaklęcie, żebyście się zastanowili, czy nie chcecie go dodać, żeby mieć 100% szanse dobrania albo Ryza właśnie, albo Mastera, tak? Ludzie zazwyczaj zaklęcie to grają, kiedy Ryze jest sam, tak, żeby nie dobierać innego czempiona. Ja tego nie gram, dlatego że tu jest Master. No i to jest, przypominam, talieta zrobiona przez jakiegoś bardzo dobrego gracza, który miał niesamowicie dobre winatio. My sobie spróbujemy, zobaczymy, jak mi pójdzie. Raczej 3 gier dzisiaj nie będzie, raczej 2, bo tak jak mówię, to jest bardziej mem, ale podejmę się wyzwania. Moi drodzy, jedziemy z gierkami. Nie wiem, czy o tym wspominałem, czy nie. Udało mi się wygrać jak na razie tym deckiem raz. I to, słuchajcie, właśnie przez warunek. Także wow, udało się. Specjalnie chyba podczas prezentacji talii nie mówiłem wam, jak tym deckiem grać, bo wolałbym to pokazać w górze. Słuchajcie, gramy na taki dosyć bardzo silny deck, który jest w mecie, był w ogóle na Mistrzostwach Świata. Master jest tu super, nie mam tutaj Ryza, a Ryze tu byłby dobry, więc wymienię te 3 karty, może znajdziemy też oko. Oko pod smoczki. Master jest tu super, bardzo mi się podoba, aczkolwiek pewnie dostanie bułę. Mamy już pierwszą runę, to jest super. No i dalej wraca do nas solówka i dalej wraca do nas fala dźwięku. No to nie jest fajne. Zobaczmy, co dobierze nasz przeciwnik, bo tutaj może być grany w przyszłość. W broń lub darkina, ale nie trafił. My tutaj się nie boimy. Oczywiście ja tutaj będę niby baitować, że Master, hahaha. Tutaj pauza, zobaczymy. No musimy nawet grać pauzę. Runkę na razie poczekam, wolę mieć więcej punktów. Oczywiście, że tak. Zobaczymy, co zagra przeciwnik. Zagram sobie Mastera i w następnej zagram wokół run. Chyba nie powinien być w stanie zabić tego Mastera. Tak myślę. Tutaj powinno być jakieś wyposażenie teraz grane. Naprawdę, czyżbym popełnił błąd i tutaj jest w stanie przeciwnik pozbyć się tej karty? No właśnie, nie. Zastanawiam się, czy jestem w stanie pozbyć się tej karty, ale raczej nie. Nie mam oko smoka byłoby idealne, bo ze smoczkiem tu zagralibyśmy fenomenalnie. Jest Master. Trochę się cykam grać tutaj od razu dwójkę, ale dobrze byłoby zabić tę kartę. A tu był przypływ, byłby zagrany, no spróbujmy. To jest błyskawiczne. Jedno cięcie za dużo. Muszę zobaczyć, jak to zadziała. Zadziała to tak. I dwa zaklęcia na następną rundę. Wykonaj. Nie jest w stanie tego skontrować. Nie chciałem za bardzo tego zaklęcia grać już teraz. Pozbyliśmy się harfy, to nie jest zła wiadomość. Master żyje i będzie mieć tutaj jeszcze przypływ, więc będzie się stakować. Ja tutaj nie gram oczywiście tej jedynki. Pozbyliśmy się tutaj tego trudnego przeciwnika, na którego nie mam odpowiedzi. No ta zerówka tutaj za dobra nie jest. Ale może znajdziemy tutaj stuna z run. Na pewno chcemy tu już runy zacząć grać. I kto wie, czy nie zagramy tutaj wokół dwóch run, moi drodzy. Swoją drogą 37 zaklęć. Tak sobie myślę teraz. Okej, mój przeciwnik gra powoli. Dobrał. Którego ty dobrałeś? Już wiemy, kogo dobrałeś. Runiczne więzienie na razie wezmę. Biorę runiczne więzienie dlatego, że chcę mieć stuna. Chcę mieć stuna na tych dwóch panów ewentualnie.
Jeżeli tutaj by zaatakował, poczekajcie, 0, a to zamiennik, 0,2, więc jesteśmy w stanie uratować Mastera i Master tutaj mógłby uderzyć i Master byłby wtedy bliżej awansu, bo tak jak mówię, to uderzenie tutaj jest na wagę złota. Ten Master wbrew pozorom, on taki zły nie jest. Problem jest tylko taki, że mamy bardzo mało run. Obserwuj napięcie. Pokaż mi, co potrafisz. Chodzi o to, żeby ten Master tutaj uderzył. O, to. To było za 0. Zagramy tak. Bo i tak będę w stanie to zrobić, rozumiecie? Od zagrywając drugą runę będę w stanie. Wybejtowane zagranie, nieźle. Gdzie jest moje oko smoka pod smoczątka, no? Smoczątka to są tu bardzo ważne. Stuna będę mógł zrobić z drugiego, nie ma problemu. Będzie tutaj można za open atakować nawet. Bardzo dobrze, że tutaj. Oczywiście atak, narzucamy presję, jak nawet rzucić 3-1 mówi się trudno. Atrox może być tutaj zagrany, no ale na Atroxa też mamy rozwiązanie, prawda? Ile masz punktów zagłady? 12, okej, okay, to nie problem. 2 najsłabszemu przeciwnikowi, jest to całkiem okej, okay, i poza tym zrobimy stuna, gramy tak. Pozbyliśmy się tej karty, która mogłaby dostać broń, wtedy byłaby silniejsza. Na Atroxa mamy odpowiedź. Mamy jeszcze jedną odpowiedź swoją drogą. No, Master stakuje się rewelacyjnie. Ale mamy tutaj dużo tych kart. Trzeba będzie w końcu zagrać to. Jest Kane. Wiemy, dlaczego tak gra. Ta droga prowadzi do ciemności, której nawet twoja siła nie dorówna. Czy tak byłoby lepiej najpierw zagrać? Czy nie? Musimy tutaj dobrze się zastanowić, jak to zagrać, bo tego Kane'a jesteśmy w stanie zabić, co ciekawe. I wtedy wycofać ewentualnie tego pana. Pozwól, że... Uderzenie za 4 zmarnował. Jest uderzenie Atroxa. To był drugi Atrox. Pozbył się Atroxa. Za wcześnie to wycofanie, ale może coś znajdę tu jeszcze, poczekajcie. Dobra, zagramy wokół Ryza w takim razie. Ten Master tutaj już zrobił swoją robotę chyba, nie? Poza tym, tak jak mówię, to jest trudny matchup. Prawie mamy wszystkie runy i będziemy mogli zagrać w następnej rundzie, bo mamy przypływ. To czego nie znalazłem, to co mnie boli, to oko smoka. Jest drugi Master, ale zagramy pod Ryza, bo on już odpowiedzi nie ma. Wszystko zmarnował. No i wypadałoby przyspieszyć. Muszę to trzymać na jego tutaj odpowiedzi. No i zobaczmy, czy ja coś znajdę. Nie wiem, czy nie powinienem tego zagrać, wiecie? Trudno mi powiedzieć, co ja powinienem teraz zagrać. Naprawdę. O kurczę. Smakuje fioletowo. Zagramy pod kradzież życia. Okej, przeciwnik chce wygrać w następnej rundzie. Zobaczymy, czy rzuci tu Kane'a. Nie rzucił Kane'a. Zastanawiam się, czy tu nie powinienem ulecieć za więcej punktów zdrowia. Jedynka i to już jest, jesteś. Mamy odpowiedź jedną. I te karty tutaj będą też tańsze. No i pauza. Bardzo ładnie.
Nie wiem, czy zagłada nie będzie w następnej rundzie grana. I wtedy przegram grę przez uzupełnienie tutaj tych kart. Mamy dwie odpowiedzi. Tak, tak, to jest 100% zagranie, o którym wam mówiłem, 100%. Ale na nie mamy odpowiedzi aż dwie, więc jest jeszcze okej. On tutaj powinien w ciemno zagładę teraz grać, tak? Nie, bo spalił sobie punkt jeden. Co on robi? O, negacja jest tu fenomenalna! Holy moly, negacja jest tutaj znaleziona w moment idealny, idealny moment. Gdzie jesteś? To mogę zagrać dopiero ten. Wydaje mi się, że muszę poszukać run. Czy runy mi coś dadzą? No nie. Muszę się jakoś obronić w tej rundzie. Kogo powinienem się pozbyć najbardziej? Chyba Kane'a. Kane jest najdroższy i tutaj będzie zagrożeniem. Jeżeli nie teraz, to kiedy? Zmarnowałeś to. Dobrze to wygląda. Problem jest taki, że nie znajduję, moi drodzy, słuchajcie, zaklęć, żeby tutaj, okej. Master. Master tutaj ginie, tutaj 4, to też mamy na odpowiedź na Kane'a. Okej. Tu chyba mamy tutaj jedną, prawda? Jeden przypływ. Pauza. Cicho. Szkoda, że ten master tutaj nie mógł przeżyć w tym uderzeniu. Rice przeżyje, więc wszystko gra. Trochę ryzykowne jest to zagranie tej piątki. Dwa punkty. Będzie chciał uderzyć, żeby ta karta. Dobrze, dobrze. No jest ryzyko. Jest pewne ryzyko, moi drodzy. Dwa punkty. Tutaj będzie chciał pójść na wymianę. Szkoda, że nie jestem w stanie. Nie wiadomo, co dobiorę z piątki. Dobra, zaryzykuję. Nie dobrałem nic, co chciałem. Rice przeżyje, to jest dobra wiadomość. I przepływ będzie też na następną rundę. Bo zagrałem dwa, prawda? Tak. Czy tutaj jesteśmy w stanie awansować Rice'a? Pytanie ze 100 punktów. Czy Rice tutaj może wygrać grę? God damn it, nie znajduję. Słuchajcie, to jest niesamowite, nie znajduję nic pod runy. Znalazłem. Tu będzie tarcza magii. Oczywiście gramy pod runę, żeby tutaj była tarcza magii. Dobieranie kart lub mana. Mana się przyda, bo mamy zaklęcia. Mamy awans, mamy tarczę magii, mamy jedną negację, ale to, słuchajcie, jest mało. Mało, czy damy radę, słuchajcie, wygrać w tej rundzie? Przez Rice'a. W następnej rundzie uważam, że przeciwnik to wygra. Na pewno chcemy tu jedynkę zagrać. I wtedy będziemy już... Musimy stąd znaleźć... musimy runę znaleźć. Leczenie. Dobierz. Skoro i Kat już nie ma, to może ich został spłacony. Okej. Okej. Okej, widzowie, czyżby? Czyżby siadło nam kombo? Kim jestem, żeby sądzić bez serata o dobrych intencjach?
Mamy negację na jego w razie co uderzenie. Czyżby to był koniec? Okej. Za zero, by the way. Dość! Tak nie może być! Nie udało nam się zrobić animacji, ale wygraliśmy tu przez warunek. Co za gra, widzowie, do samego końca. Wow, że to się udało nagrać, jestem pod wrażeniem. Piękna gra, holy moly, że to siadło idealnie, moi drodzy. Jestem zadowolony, warto tam było poświęcić karcioszki, słuchajcie. Kozacka gierka. Moi drodzy, ale tak jak mówiłem, jeszcze jedna. Zobaczymy, czy nam kombo siądzie i będzie animacja, bo nam nie dał gościu, no. Cappuccino, wasze zdrowie, druga gra. Bez cięć, bez montowania, moi drodzy, staramy się. Duża kontrola, pewnie tutaj jest to nowe wyposażenie. Ja bardzo Mastera lubię tutaj, on jest tu, myślę, naprawdę fajny. Ale Rice, znaleziony Rice. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Jeszcze oko smoka mogłoby być na wszelki wypadek. Ogólnie później, jak już gracie runy, to zazwyczaj po prostu wymieniacie za te jednostki, które są. Jak właśnie oko smoka, jak ten. Te wszystkie pozostałe karty są tutaj do kontroli grane. Słuchajcie, wygrać na Kane, Aatrox, na metowy deck, Ryzem, robi wrażenie. Ta piątka, kurczę, mogłaby być tańsza. No ale Master może zaraz pełnić swą powinność. Dobra, nieważne. Oj, właśnie o tej kontroli wam wspominałem, pamiętacie? Nie damy rady tutaj zagrać wokół Mastera. Ten miałby tutaj stack i byłby w stanie pozbyć się tej karty. Zagram tu Mastera w ciemno, bo chcę, żeby on sprawił, żeby któreś zaklęć było tańsze. Nie musisz atakować. Nie masz już kontroli. I tu można wycofać tę kartę w najlepszym wypadku nawet. I nie wiem, czy to się nie opłaca, to be honest. 2-2, tak? Dostajesz tutaj 4 do ataku i 5 do obrony, ale ryzykowne to zagranie, sami przyznacie, prawda? Ale wypadałoby się pozbyć tego petrucytowego. Grając tak, będę mieć... Okej, zagramy może tak, jak myślę. Zagramy tu wokół drugiego Mastera. Jak coś spali, to spoko. Jak nie, to mówi się trudno. Okej, najważniejsza jest ta wymiana. Bardzo dobra dla nas. Pytanie. Czy tu oko smoka i wtedy idealnie stoimy na następną rundę? Mi się podoba. Na tego pana petrucytowego mamy odpowiedź. No chyba, że teraz mi zagra jeszcze tutaj kontrolę, no to wtedy jest smutno. Nie, nie zagrasz. Okej. Myślę, że może tu Ryza już zagrać. Myślę, że Ryza można zagrać te. Chyba, że najpierw dwójkę. No to nam nic nie da, to mnie w żaden sposób nie urządza. Zastanawiam się, jak powinniśmy teraz tu zagrać. Wycofanie będzie drogie, na 100% ma jakieś kontrolne zaklęcie w ręce. Pauza nam się nie uśmiecha, bo to my na tym tracimy, tak? Chyba trzeba oddać mu ruch po prostu atakując, co? I co, nie powinniśmy Ryzem poczekać? Zobacz, jak on gra powoli. No ja bym chyba zagrał tutaj czwórkę i zagrał wokół przypływu na następną rundę, co? Ta karta jest tutaj OP. Zagrajmy sobie wokół następnej rundy, co? Przygotujmy sobie stół. Zerówkę zaraz dogramy. Rice musi poczekać, żebym był pewniejszy ruchu. Runiczne więzienie jest super, bo będziemy mogli zestunować kartę, która będzie próbowała nam zabić na przykład 1-3, nie? Gram wokół many, bo gramy pod przypływ. No i słuchajcie, śmieszne jest to, że nie mamy ani jednej runy na razie. A to się zaraz zmieni. Okej, czyli open attack, okej.
Ja tak wszystkim, to jest bardzo ciekawe. Ale my mamy wystarczająco kradzież życia, żeby się tu ładnie bronić. Na pewno będzie chciał się pozbyć 1-3, to jest 100%. Otóż to. 4 bardzo dobra wymiana. W 3-2 albo 0-2. 3-2 więcej bije. Ta karta nie jest zbyt dużym zagrożeniem. Nie udało się runy zagrać. Myślę, że będzie chciał jakieś zaklęcie zagrać, ale jeżeli zagra, to my wtedy skontrujemy to 4. I zagramy wokół oko smoka i wtedy zrobimy sobie dodatkowe karcioszki. Trollchan znów. Zastanawiam się, czy nie mogę wycofać tej karty. Więc może wycofajmy, tak? No ryzykowne. Ale jest to ryzyko, na które jestem gotów. Zobaczy, bardzo duża strata, bardzo dużo zainwestował w te karty, jak to jest solo Galio. Jak na razie tylko trollchantami gra. Oczywiście chcę tutaj zagrać, może najpierw 2. Boli ta sytuacja. Ten stół nie jest jakoś specjalnie silny. Zdecydowanie runy. Najsłabszemu przeciwnikowi tutaj działa jak ulał. Może coś się uda zagrać. Zagraliśmy jedno zaklęcie, co mi się nie podoba. Chyba tu zagramy wokół piątki, prawda? Nie, on, słuchajcie, ratuje nawet tę kartę. Rajza tutaj w ciemno zagrać? Wow, kolejny ten. Czekam na dzień, w którym... Chcę tutaj Rajza, żeby zaczął mi robić runy, bo mamy dobrą sytuację, przypływ działa. Jeżeli tutaj... Pauzocha, dobrze. Nam to jest na rękę. Fajnie, że głęboka działa. Teraz przyspieszamy, moi drodzy. Uważam, że teraz możemy przyspieszyć. I kto wie, czy w następnej rundzie... no z tym nie uda się wygrać. Wiemy, że chce się pozbyć Rajza, więc zagrajmy najpierw wolniej. Wow. Zagrajmy to. Spójrz, przyszłość nie jest zła, ale chyba potrzebuję blokerów, prawda? I zrobienie sobie jednego punkcika, żeby być na manę, nie? Okej, okay, pauza. Tutaj trójka wybiegła. Jedynkę zostawiam na, tutaj na tego stuna. Okej, czy to jest zwiat podwójny? No, widzowie, nie mam negacji. Cholera. Nie mam negacji. Cholera, gdybyśmy mieli... Gdybym tutaj zagrał wokół piątki może. Mhm. Brak ci finezji. Wygląda to na razie fenomenalnie. Ty będziesz mieć mniej HP, wtedy Rajza nie zabijesz. Wydaje mi się... Well played, my friends! Popełnił błąd, że tutaj nie złapał. Zupełnie niepotrzebnie tego zagrał. Mamy ciebie, a ty nie masz wyzwania, bo nie dorzuciłeś jednostki. Więc wystarczy dorzucić sobie jeszcze jednego blokera w postaci ciebie. I będziemy ustawieni na następną rundę, prawda? Tak jest. I mamy psikusa. Oj, nie zdążę. 3-7. Nie mam... To był ten, który był tutaj. Okej, zapomniałem o tobie. Czy ja coś tutaj znajdę? Coś, co mnie uratuje? Wow, no słuchajcie, no tak zagrać, to słuchajcie, mistrzostwo świata. Nice. I Rajz, który jest OP, tutaj przeżyje. Bardzo mi się to podoba. Nice. I sprawdzimy od razu, co ten nasz przeciwnik tutaj gra. Albo w następnej rundzie. Wiecie, zagramy w następnej rundzie. Są runy. Najpierw sprawdzamy. Frostbajcik i ten. Frostbajcik nie jest dla nas problemem. Chyba runy, co? Najpierw runa. Dobierz kartę.
mana. Mana jest tu super, bo zapewnia nam kontrolę bardzo fajną. Ile masz? Masz 3 na 2. Przeciwnik się poddaje, moi drodzy! Ale słuchajcie, obroniliśmy się przed zaklęciem za 8, grając bez negacji w ręce. Wow, słuchajcie, no gierki dzisiaj, one były długie. One były długie, dlatego zostawię dzisiaj was dwiema. Słuchajcie, combo nie wiem, czy by siadło, bo nie wiem, nie mam pojęcia, co bym dobrał. Ale słuchajcie, siadło, kolejna fantastyczna gra, moi drodzy. I słuchajcie, pokazuje potęgę tego Ryza, który no nie cieszy się z wielką popularnością i tym bardziej nie cieszy się Super Win Ratio. Także jestem zachwycony, moi drodzy, to był trzeci bohater nowy. Dajcie mi znać, co uważacie na temat tych giereczek, które wam właśnie zademonstrowałem. No i przede wszystkim, co myślicie o tym gościu niebieskim od Run. O tym można powiedzieć w Smurfie. Moi drodzy, widzimy się niedługo w następnym filmie. Trzymajcie się, jo!